Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Specjalnie dla Was skomentuję i omówię tutaj spotkanie Legii Warszawa kontra Austria Wiedeń. Niestety, wojskowi przegrali z Austrią 2-1 u siebie w domu. Niestety, twierdza Łazienkowska 3 została zdobyta, bo pamiętacie, że od 18 kwietnia Legia Warszawa była niepokonana. Chyba zbyt bardzo piłkarze Legii jakby uwierzyli w te zapewnienia ekspertów Ligi Austriackiej. Od kilku dni słyszałem, że Austria Wiedeń jest słaba, że ta drużyna to już nie jest ta silna drużyna, która kiedyś potrafiła wygrywać regularnie z Legią Warszawa, a jednak Austriacy, mimo tego, że mają problemy finansowe, potrafili wygrać z Legią 2-1, wykorzystać te słabe atuty wojskowych. Przede wszystkim zagrali fenomenalnie z kontry. Tobiasz znów popełnił błędy. Legioniści byli, bym powiedział, nieskuteczni. Plus do tego te błędy spowodowały, że drużyna Kostarunaicza przegrała to spotkanie, ale o tym wiedzieliśmy. Pamiętacie, że po poprzednich spotkaniach Legii Warszawa w europejskich pucharach przeciwko zespołowi z Kazachstanu mówiłem, że ta skuteczność musi zostać poprawiona, lepsza gra w ofensywie i także nie można grać tak nonszalancko w defensywie, no bo z Austrią Wiedeń będzie problem i właśnie tak było. No niestety, znów Tobiasz od początku sezonu jest nieskoncentrowany, popełnia błędy. To już kolejna bramka, którą zawalił. Co prawda w tym spotkaniu kilka razy wojskowych uratował, szczególnie w końcówce tego spotkania. Była taka sytuacja, gdzie Austria Wiedeń mogła jakby zamknąć to spotkanie, strzelić gola na 3-0. Tak się nie stało. Legia potrafiła zdobyć tego gola kontaktowego, ale ja się tak zastanawiam, czy czasem Kostarunaicz nie powinien jakby postawić na Chładuna, może na Misztę Kobylaka, no bo w ostatnim czasie jakby Tobiasz jest rozkojarzony, tych błędów w europejskich pucharach jest za dużo, coś myśli za dużo o tym transferze, powinien się bardziej skoncentrować. Jeżeli chodzi o europejskie puchary, no to nie można tak zagrywać do Litiego. Także trzeba wziąć pod uwagę, że środek pola nie funkcjonował, zarówno Kolumbijczyk, jak i Śliż grali fatalnie w tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o takie pozytywy, to na pewno Wszołek znów był w niesamowitej dyspozycji. Wahadłowy Legii napędzał te ataki wojskowych. Powinien zostać przyznany Legii rzut karny. Niestety nie ma VAR-u. Francuski sędzia to chyba okularów nie miał. No bo wyobraźcie sobie, ja siedziałem w sektorze 14 i z wysokości właśnie trybun, z tak daleka potrafiłem zobaczyć, że to ewidentny rzut karny. No niestety, Francuzi mają problemy z wyrokiem, tak jak właśnie ten sędzia, i nie było rzutu karnego. Szkoda, że nie ma VAR-u. Wszołek kilka stuprocentowych sytuacji w tym spotkaniu nie wykorzystał, podobnie jak Gual czy Petkart. Szkoda, że czeski napastnik w tym spotkaniu strzelał jak Borysiuk. Pamiętacie, jak były zawodnik Kaiserslautern, mimo tego, że słynął z niesamowitego strzału mocnego, to częściej jednak strzelał w trybuny. No i Petkart odchylił się i niestety nie wykorzystał stuprocentowej sytuacji. Podobnie Wszołek kilkakrotnie nie potrafił właśnie strzelić bramki celnie. Do tego fenomenalna dyspozycja bramkarza Austrii Wiedeń i Legia Warszawa, pomimo tego, że grała nonszalancko w defensywie, Tobiasz popełniał błędy, to i tak wojskowi pomimo
takiej średniej gry, mogli to spotkanie zremisować, wygrać, ale Gual również miał rozregulowany celownik, ale na szczęście zmiennicy jakby dali ten impuls. Kostarunajczy w drugiej połowie wpuścił Muciego i także Baku i między innymi właśnie ta akcja, to fenomenalne dośrodkowanie byłego zawodnika Warty Poznań i piękny strzał Muciego jakby utrzymuje Legię Warszawa w grze. Daje nadzieję, że w tym spotkaniu rewanżu tą Austrię Wiedeń uda się pokonać, bo powiedzmy sobie szczerze, Wiedeńczycy no, są do pokonania. Legia Warszawa, jeśli nie będzie tak nonszalancko grać w defensywie i będzie skuteczna, jest w stanie właśnie w Wiedniu wygrać. No bo to była duża sensacja. No, Legia Warszawa była faworytem w tym spotkaniu. Tradycyjnie kibice zaprezentowali wysoki poziom. Był doping przez całe spotkanie. Oprócz Muciego i Baku, którzy dali impuls, którzy przeprowadzili tą bramkową akcję, to także warto tutaj docenić również oprócz Wszołka, który napędzał te ataki, był groźnym zawodnikiem, Josue cały czas próbował zagrywać niekonwencjonalnie, dyrygował grom wojskowych. Także co mi się jeszcze nie podobało, no oprócz nieskuteczności i beznadziejnej gry w defensywie, również ta niedokładność. Także odnosiłem czasem takie wrażenie, że jakby Austria Wiedeń gra intensywniej, że wielu piłkarzy Legii było jakby spóźnionych. Często bywało tak, że było podanie, Austriak potrafił szybko doskoczyć i właśnie ta drużyna potrafiła jakby wypunktować Legię i z kontry zdobyć dwie bramki, które można było uniknąć, jeżeli chodzi, no i ta strata Rosołka, który także pojawił się w drugiej połowie, tak jak w pierwszej połowie Elitim jakby podarował tego gola Austrii Wiedeń, gdzie właśnie ten niesamowity Huskowicz zdobył bramkę na 1-0, potem na 2-0, no to taki błąd Elitima i Tobiasza. Później w drugiej połowie Pankow schodzi jakby, no doznaje kontuzji, pojawia się Jędza. Artur Jędrzejczyk rozgrywa 350. spotkanie w barwach Legii. Niestety on również nie popisał się przy tym drugim golu, tam Polster dośrodkował, no i właśnie ten niesamowity Huskowicz, czyli był młody napastnik Austrii Wiedeń, strzelił drugiego gola. Tak w ostatnim czasie był krytykowany, a jednak w tym spotkaniu no, potrafił zdobywać bramki. Co tutaj jeszcze chciałem Wam opowiedzieć? Tu sprawdzam, patrzę na mój szpigiel. Gual, była taka sytuacja, gdzie próbował strzelać piętką za lekko. Od razu pojawiło mi się takie w głowie. No, przypomniałem sobie, jak Luboja był i strzelał takie piękne bramki na Łazienkowskiej 3. No, Gual w tym momencie przesadził. Lepiej jednak w takim spotkaniu strzelać w sposób taki prosty, bez, Hiszpan nie jest Brazylijczykiem. Lepiej jednak postawić na skuteczność, na jakieś proste wykonanie niż kombinować, ale mam nadzieję, że zarówno Gual i Petkart w kolejnych spotkaniach będą grać zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o obronę, no to Kostarunajcz przyzwyczaił nas do tego, że legioniści ryzykują, że zarówno Augustyniak i także do tego jeszcze Ribeiro czy inni środkowi zawodnicy grają dosyć wysoko i w tym momencie, jeżeli Elitim i Śliż zanotują straty, to często właśnie Legia jest narażona na takie straty. W spotkaniu z słabszymi rywalami w polskiej lidze takie straty uchodzą płazem, ale tutaj to są europejskie puchary. Liga Konferencji, na takie błędy nie można sobie pozwolić. No najbardziej jestem rozczarowany postawą Tobiasza, bo zdaję sobie sprawę, że ten bramkarz
jeżeli zachowuje pełni koncentracji, no to jest w stanie wybronić Legii mecz. No jeżeli chodzi, no w ostatnim czasie za dużo mówi się o jego transferze, w tym momencie bym powiedział takim decydującym, no bo ten zawodnik pracuje na transfer do ligi zagranicznej. Mówi się, że jest jakby jednym z pierwszych takich zawodników, którzy mogą zostać sprzedani. Oczywiście jest Mucci, ale to bardziej Tobiasz najprawdopodobniej by był sprzedany. Tu nie ma problemu z zastąpieniem jego, bo jest Kobylak, jest Chładun, jest do tego jeszcze Miszta. Ale do czego zmierzam? Jeżeli Tobiasz marzy o tym, żeby grać w zagranicznej lidze i Legia chce go sprzedać, no to w takich spotkaniach w poprzedniej rundzie przeciwko zespołowi z Kazachstanu i przeciwko Austrii Wiedeń, no nie może popełniać takich błędów. Uratował Legię pod koniec tego spotkania, ale jednak w tym ostatnim czasie no za dużo jest tych nieudanych interwencji. Ja tak się zastanawiam i powiem Wam szczerze, że ja przed tym rewanżem dałbym szansę Chładunowi zagrać w spotkaniu z Puszczą, a potem właśnie w spotkaniu przeciwko Austrii Wiedeń. Jestem ciekaw Waszej opinii. Co o tym myślicie? Ciekawe, co Kosta Runajcz zrobi, jaką podejmie decyzję, tak? Podsumowując, jestem rozczarowany tym spotkaniem. Kibice jak zawsze dopisali, był niesamowity doping. Jestem rozczarowany no tą przegraną, bo myślałem, że będzie 1-0, 2-0. No niestety ta słaba Austria w Wiedeń okazała się jak zawsze w tym momencie za silna dla Legii. No pamiętacie te czasy, kiedy grał Włodarczyk, Saganowski, Sokołowski, Szala, Magiera, wtedy, kiedy właśnie Legia z tą drużyną przegrywała takie spotkania na styk, ale tutaj bardziej właśnie legioniści na własne życzenie przegrali to spotkanie. Obrona, jeżeli drużyna Kosta Runajcza marzy o tym, żeby w rewanżu wygrać, no to no, takich błędów Tobiasz, czy także Jędza, czy Augustyniak, no nie mogą popełniać. I skuteczność, Pethard, Gual, Wszołek, ci zawodnicy no na takim poziomie w europejskich pucharach muszą wykorzystywać te sytuacje, jeżeli Legia Warszawa ma grać w kolejnej rundzie tych europejskich pucharów. Ale ja cały czas wierzę w Legię Warszawa, że w tym spotkaniu rewanżowym Legia zwycięży. Aby tak się stało, lepsza defensywa musi być, skuteczność, no i Tobiasz musi wrócić do tej formy, jaką prezentował w końcówce zeszłego sezonu, czy jak tak fenomenalnie grał w spotkaniu w tym finałowym z Rakowem Częstochowa. Austria Wiedeń może pluć sobie w brodę, bo mogła zamknąć to spotkanie. Mogli wygrać 3-0, ale jak tak często bywa, jeżeli chodzi o takie spotkania, gdy nie strzelasz, nie zamykasz meczu, nie wykorzystujesz tej sytuacji na 3-0, zwykle tracisz bramkę na 2-1. Jestem także pod wrażeniem tej zmiany baku, jak już ten były zawodnik Warty Poznań rozszalał się, to kilka takich driblingów zobaczyłem, takich dynamicznych wejść, których ja w ogóle nie widziałem w zeszłym sezonie. Cieszy mnie to, że zanotował tą asystę. No i właśnie, wykorzystał ten element, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że Austria Wiedeń jakby w tych spotkaniach w lidze austriackiej często bardzo dużo goli traci po tych takich dośrodkowaniach. I było dośrodkowanie, Mucci zdobywa bramkę kontaktową na 2-1 i tym bardziej szkoda tych niewykorzystanych sytuacji Petharda, Guala czy Wszołka. No i tego rzutu karnego, tak jak Wam tu wspomniałem, z wysokości trybun, to powinien być rzut karny, a szkoda, że nie ma tego VAR-u. Tutaj spojrzę na moje notatki, czy Wam o wszystkim opowiedziałem. Jestem rozczarowany, ale jestem optymistą przed następnym spotkaniem. Mam nadzieję, że Kosta Runajcz, także Josue jakby wojskowych natchnie, że Legia Warszawa podrażniona w tym spotkaniu pojedzie do Wiednia
i wygra z tą drużyną. Lech Poznań w zeszłym sezonie pokazywał, że Austrię Wiedeń można pokonać. Tym bardziej, że jakby ten klub jest bliski bankructwa, nie kupuje nowych zawodników, inwestuje w młodzież. W ostatnim czasie przecież Włodarczyk potrafił bramkę przeciwko tej drużynie zdobyć. Jest to realne. Jeżeli chodzi o te sprawy bieżące, w kolejnym odcinku specjalnie dla Was skomentuję i omówię mecz Lecha Poznań z Trnawą. Cieszy mnie to, że poznaniacy wygrali 2-1, bo po tym jak polskie zespoły wygrywały regularnie, potrafiły od 11 spotkań być niepokonanym, no to jednak ta seria została przełamana. Pogoń, Legia Warszawa przegrały swoje spotkania, ale Lech Poznań jakby sprawił, że polskie drużyny wróciły na tą ścieżkę zwycięską. I mam nadzieję, że właśnie i Pogoń, i Legia w kolejnych spotkaniach, tak jak właśnie i Raków, no nie będą przegrywać, będą wygrywać. Spotkanie w Wiedniu będzie trudne, ale cały czas awans jest realny. Ta bramka kontaktowa sprawiła, że drużyna Kostarunajcza jest cały czas w grze. Jestem ciekaw, jak Wy oceniacie mecz Legii Warszawa kontra Austria Wiedeń. Czy macie jeszcze jakieś ciekawsze wnioski? Na co zwróciliście uwagę? Kto Was rozczarował, a kto Was oczarował? Pamiętajcie o łapkach, o komentarzach, także o udostępnianiu mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!